Dzień dobry i witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Speedruna 4.0, gdzie gram i komentuję swoje ruchy. Gram na 10 minut. Niebezpiecznie zbliżamy się do rankingu 2000. Zaczynałem z 500 i jest ruch E4 ze strony przeciwnika. Jaki debiut wygrać? Wybrać ostatnio. Wygrać też by się przydało. Ostatnio C5 graliśmy. Może C6. Niech będzie obrona Karokan. Dawno tego nie graliśmy. Możemy tutaj grać raczej szachy takie. Dla niektórych nudne, można by powiedzieć. Dla niektórych ciekawe. Goniec F5. Mamy wariant zamknięty. Skoczek na F3. No i posunięcie E6. Ciut, można powiedzieć, przyjemniej niż w obronie francuskiej. C5 tu się bardzo narzuca. Ja dokładnie teorii nie pamiętam, ale z tego, co kojarzę, to chyba skoczek D7, wyprowadzenie figury. I skoczek na E7. Gońca się cofa, skoczka się wstawia, może H5. No myślę, że H6 nie zaszkodzi. Jak goniec mi zablokował tutaj skoczka, to mi się jeszcze bardziej podoba. G5, dziękuję bardzo. Tu figury są bardzo gęsto ustawione wokół moich pionków. Ja się nie boję grać w ten sposób. To jest, myślę, że dosyć fajna opcja. I teraz goniec na G7 z tej strony. Czy zrobię krótką roszadę? Nie wiem. Widzę, że przeciwnik chce, abym zbił tu. On zbije i wejdzie mi tutaj. Na to pozwolić nie możemy. Zagramy sobie subtelnie gońcem, żeby wstawić skoczka na F5 i tego gońca sprzątnąć. Zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. Ostro. Ostro idzie pionkami, no to my idziemy skoczkiem na F5 z myślą, aby wybić tu pionka. Oczywiście tego pionka nie ruszam, bo tu będzie wybicie, tego nie chcę. Może mnie tutaj trochę chyba podgryzać, tak się też dzieje. Więc jak mnie podgryzasz, drogi przeciwniku, to znaczy ja tutaj zdążę wybić, nie muszę się śpieszyć. Mogę też tak w ogóle zagrać. Skoczek będzie mógł iść tędy. To w sumie też ciekawe. I podciągnąć pionka i atakować. Króla w centrum zostawić. Ale nie, no tutaj jak się powybija wszystko, to będzie prześwit na króla. Zrobimy najpierw roszadę, co nie znaczy, że potem nie mogę też atakować. Bo mogę. Nikt mi nie zabroni. Jest bicie, możliwe, że przepchanie. Jak przepchanie, to F6, a jak zbicie, to również bijemy pionkiem z C. Więc roszada się w tym momencie bardzo przydał. Przeciwnik gra hetmanem na A4? Łe? Skoczek B6 przecież. Tu będę się czaił. Zagram tak. No skoczek B6 się narzuca. Skoczek tutaj był bezrobotny troszeczkę. No chyba, że F6 chciałem planować, ale już nie chcę. Więc zagram sobie w ten sposób. Gdzie zagra hetman, to nie wiem. A potem gram G4. Z prostym potem H5. To jest, myślę, że nie jest odpowiedni. Nie jest to według mnie odpowiedni ruch. Z uwagi na to, że mogę tak i tak gońca przerzucić wstępem. Tego jeszcze nie chcę robić. Gram G4. Pytanie jest takie. Czy bić tu? Nie, nie muszę bić. Gram H5. Bo pomyślałem sobie on, że może zagrać na F4. Jednak nie może, bo tu wisi pionek. A teraz sytuacja się zmienia, drogi panie. Bo tak mogę wtrącić. I to są takie momenty na fajne wyczekanie. No bo zaatakuję hetmana i grożę tu wybiciem, więc jak zagram tu, on wybije, wybije, to atakuję tutaj. On tu, ja tu i tu z szachem wszystko tak zdobywam przewagę. Według mojego szybkiego tutaj, mojej szybkiej kalkulacji zdobywam przewagę, otwiera się hetman fajnie. No możesz mi tu dziabnąć i dziabniesz pewnie, ale ja biję tu. On może tak, ale widełki wtedy. Wybił, wybił. Okej, wszystko działa. No wybijesz mi tu, wybijam. Różnopolowe gońce. Tu kolejny pionek wisi. Tego bym chciał zachować. Jakbym tu jeszcze uderzył, to mógłbym C3 fajnie zagrać. Tylko, że on mnie jeszcze może straszyć takim ruchem. No dokładnie, dokładnie. Teraz tak. Teraz trzeba się zastanowić. Bo tego pionka chyba chcę ochronić. Pytanie, czy mi się to uda. Jeżeli nastąpi jakiś tu szereg wymian, bo już widzę, że jakiś hetman na 4 grozi, no to okej. Chyba tak muszę zagrać. Tak muszę zagrać. A! Ważna kwestia. Czy tą wieżą nie może zagrać, bo ja tu uderzam. To jest plus. Hetman A6 atakuje tutaj pionka i atakuje tutaj pionka. Więc chyba rezygnuję z tego pionka. Chociaż przepchanie jest bardzo kuszące teraz.
On mi weźmie z szachem. Okej, weźmie. Ja zagram tu. To jest mega kuszące. Bo ten pionek może zrobić karierę. Więc oddam tego. Bez dwóch zdań. I schowam się królem. Tutaj opcja nie działa. Jeżeli zagra tak, to ja zbijam tu. Wszystko gra. Pionek więcej i to bardzo silny pionek. Elegancko. Czekajcie, kawy nie wziąłem. To jest dowód na to, że nie są montowane filmy. Zaraz wracam. Dosłownie sekunda. No jak to speedrun bez kawki? To grzech. Ok. Drogi przeciwniku. Nie chcę nic tu sugerować, ale chyba twoja pozycja jest kiepska. Mam nadzieję. Wieża C5, żeby jeszcze mocniej uderzyć w E5. Pojawia się kolejna opcja. Tylko, że chyba lepiej zbić wieżą tu pionka. W tej kolejności nie będzie zagrożenia potencjalnego, a tam zawsze wisi. Hetman nie ma chyba za bardzo gdzie ruszać. Fajne jest, że z ukrycia goniec broni pionka, więc wystarczy tylko odejść wieżą w mądry sposób. Nawet chyba tak mogę zagrać, tak mi się wydaje. Nawet z tego skorzystam. Zagram tutaj, mimo wszystko. No okej, okay, wiąże mi tu, tu mi atakuje. Znajdź mądre posunięcie, jakiś dobry ruch. Może tutaj i tam uderzyć. Na pewno ma to sens, może w ogóle tak. Może jednak mimo wszystko tutaj. A właśnie, dlaczego nie zbić tu? Przecież tu nic nie grozi. To, że weźmie pionka, ma tam problemy na pierwszej linii. Biorę na F2, a jeżeli mi zagra tak, to ja się zasłonię. Aha, siódma linia, nie, no to on ma gorzej. On ma tutaj słabszą pierwszą linię, aniżeli ja siódmą. Wymiana. Dobra. I teraz chyba tu z przejściem do końcówki. Bo zaraz, bo mogę też tak zagrać. To też jest ciekawe. Zagramy tak, żeby bronić pionka przy okazji. Jak wieża F1, to chyba wieża F5. Wymiana, grożę matem. I dojściem pionka. No tak. Wieża F5. Wieża już nie ma dobrych pól. Jak zagra tak, to C2 szybkie idzie. No ten poziom 2000 w górę już jest taki fajny. Na pewno. Trzeba się trochę powysilać. Co nie znaczy, że nie trafiają się też osoby, które grają bardzo słabo. No, słabo partie mogą zagrać, ale to jest wszystko możliwe. Każdemu się zdarzyć może. No, w tym wypadku jakoś tak nie czułem wielkiego oporu ze strony przeciwnika. Wieża G1. Bo ja wiem. Może tak, z planem tak. Ma to sens. Nie muszę się śpieszyć, grożę prostym ruchem. Klucha 6 sobie odejdę, żeby goniec był jakiś tam aktywny, czyli odejdę sobie ze związania. Tak po prostu. Nie no, zbić króla nie mogę. Klucha 6. No i co, mój drogi przeciwniku, zrobisz teraz? Hetman E7. To chyba C2. Gdzie tu grozi szach? Jakiś grozi? Chyba nie. Idę C2. Grożę prostym ruchem. A jeżeli tak, to też jest opcja goniec na C3 z zasłonięciem pionka i dorobieniem hetmana. Bo tu dalej szacha nie widzę. Goniec świetnie broni zwierzą punktu F8 i H8. Wymiana jest zaproponowana przez przeciwnika. No to jest łatwa wygrana. Bicie. I goniec B2. Nie ma obrony przed tym ruchem. No jeszcze może nastąpić goniec na D3. To mu sprytnie zagramy posunięcie wieża E5. No dokładnie. Lecimy sobie z kolejną partią.
I jest przeciwnik. D4. Styczeń jest miesiącem gambitu hetmańskiego, moi drodzy. Skoczek F6, C4. Ale jest D5. Okej. Okay. A niech ja pomyślę. Bo tutaj być trzeba. Koniecznie. No i E4. Mamy proste granie. Proste granie na ekranie. F3. Nie widzę nic łatwiejszego. Znaczy skoczkiem mogą też wyjść. I goniec na E3, tak żeby mu przeszkodzić w C5. No i jak te centrum tak zbuduje, no to gość... No co on tutaj może takiego wielkiego mi zrobić w debiucie? Za bardzo nic. Szacha mi da? Może. No wyprowadzam te figury. Skoczek E2. Ja tego skoczka przerzucę również. Aha, tutaj B5 będzie groziło, tak? Mogę w sumie A4 zagrać. To mnie bardzo kusi. Ja lubię takie ruchy zagrywać. Profilaktyczne, które mogą przeszkadzać przeciwnikowi w rozwoju. Oj, C6! A5 gram od razu. Takie pionki się blokuje. Głównie te pionki. A6, B7 blokuje się. I tu bicie w przelocie. I to są szczerbatki. Kompletnie złe pionki. Hetman D2. Dlatego, że jak nastąpi taki ruch, żeby był strzał tutaj i żeby nie było szacha. No dobra, blokujesz mnie tutaj, drogi przeciwniku, masz do tego prawo. Skoczka przerzucę, żeby goniec miał opcję i skoczek też na D3. Oczywiście ktoś może powiedzieć, ale nie masz szachu sierszady. No nie mam, ale coś za coś, tak? Te figury nie są rozwinięte, pionki zepsute. To wymagało trochę czasu. Teraz po prostu będę groził na pewno skoczkiem na D3. Taki ruch może nastąpić? No może, ale skoczkiem na D3 gram od razu, żeby tu pilnować centralnych pól i grozić zbiciem no gońca na B4. Się zaciąłem. Ten goniec może oczywiście wrócić, może nie musi. Uuu, a to mnie zaskoczył gość. No tym jak zbije, to będzie musiał zbić hetmanem, bo jeżeli on zagra tutaj gońcem, to już nie będzie to oczywiste, więc zbijam. Nie może zbić pionkiem, bo strzelam w wieżę. Co? A to co, on był ślepy? Bije wieżę. Czy ja czegoś nie widzę? Nie no, wszystko gra. A może nastąpić szach, to król F2. A potem albo hetman C1 nawet jest chyba lepsze, żeby od razu z hetmanem zrobić porządek. Wrócę wieżą, jakość więcej, gra gitara. Nie kumam, ale łatwo poszło. Znaczy się, partia nie jest jeszcze skończona, ale łatwo poszło, jeśli chodzi o zdobycie materiału. No i wracamy sobie kulturalnie, bo teraz nie widzę chyba lepszych ruchów jak wieża A1, tak po prostu. Okej, nawet chyba taki ruch mam z tempem, żeby wymienić. No pewnie, że tak. Nie sądzę, żeby on zbił, a jak zbije, to straty jego, z jego strony. Zbijam, zbijam. Aha, tutaj skoczek może wejść. No to zagrajmy tak. C4, jeszcze roszady nie robię. Jeszcze nie. Nie wpuszczę skoczka, nie dam mu szans, nie dam mu tej satysfakcji. No i C5 od razu. Od razu. I tu jeszcze mam opcję fajną, bo on E5 będzie chciał, a i tak może zagrać. Dobra, niech sobie gra, odbije gońcem najwyżej. Centralizuję tutaj hetmana i wprowadzę drugą wieżę do gry. Tyle w temacie. No i okej, okay. Hetman tak, żeby wieża następna grała. No, dosyć szybko teraz gram, bo myślę, że to są dosyć łatwe plany. Hetman też celuje w newralgiczne pole F7, więc jeżeli uda mi się zagrać wieżą na 7, to tam sprzątnę. Znaczy będę, no właśnie, tak czułem, że on tutaj będzie wymieniał i wieża A7 od razu. I celujemy w pionka, więc on musi się teraz zająć obroną, co odwraca jego uwagę, znaczy odwraca szansę na jakąś tam kontrę, bym powiedział. No i co, wieża B1, chyba to jest proste, żeby zagrać wieżą na B7. Okej, skoczek, tylko po co? Aha, zasłonić się. No nie zasłonisz się, bo tutaj już mocno uderzam.
Muszę czasem uważać na szachy jakieś tam. No, jakby stanął hetman, to byłby mat. Nie, nie byłby jeszcze zasłona. Dobra. To już może zbytnio przesadzam. Okej, teraz nie mogę zbić. Bo będzie bicie. Stracę materiał, więc. No właśnie, jak wykorzystać takie przewagi? Wieża D7 zagram sobie. Z uwagi na to, że będę chciał grać hetman D4 i jeszcze bardziej centralizować ciężką figurę. Skoczek E8 kompletnie nie gra. Dobra, hetman D4, bo każda wymiana tutaj, no, wymiana ciężkiej figury to jest w ogóle miodek dla białych. Więc coś trzeba tutaj z tym zrobić. Hetman F4, G3, szach. Łe, tutaj? Ale słabo. To jeszcze bardziej centralizuje hetmana. Odbieram pola. No tu może zagrać, a co on tu może? Tu chcę zagrać. Hetmanem na F5 chcę zagrać. A może tu nawet? Skoczek F6, może nawet wieża C7 tu. Znaczy ja muszę zawsze uważać tylko na kontry na mojego króla. Bo król został sam, ale zawsze tam wieża wróci jakby co. A to już to mówię. To zbytnia asekuracja prawdopodobnie z mojej strony, jak sobie tak myślę. Ale lepiej tak myśleć, niż w ogóle nie dostrzegać takich możliwości, bo czasem jest plomba i dostajemy mata znienacka. No pionek więcej, jakość więcej, ta partia się już kończy. Powinna. Tak? No jeżeli bicie, to super, jeżeli... O, to okej, okay. To nawet bez komentarza. No jasne, tam skoczek może zagrać sobie tutaj, to wtedy wieża C7. Nawet, tak? Okej. To myślę, że tak. Po prostu na pionka. Że tego pionka chcesz wziąć. Dobra, nie będę go nawet bronił. Po prostu zbijemy i zwiążemy skoczka. W ten sposób zwiążemy skoczka. I za chwilę gramy tam. Ok, mamy zwycięstwo, szukamy sobie kolejnego przeciwnika. D4. Skoczek F6. No dobrze, wiecie co? Znowu poświruję chyba i spróbuję zagrać ostry gambit, jakiś taki nie wiadomo skąd. Choć kusi mnie skoczek C3. Widziałem tego typu posunięcia, aczkolwiek. Dobra, jedziemy G4. Ciekawe, czy przeciwnik pogra dobrze. No tak jak mówiłem, tutaj dobrym ruchem jest D5, znaczy bicie jest w ogóle dobrym ruchem też, ale można się jako człowiek zapultać. Gram E4, po prostu atakuję hetmana i teraz jest D5 dobrym ruchem. Dokładnie, tutaj H3. Przepędzamy skoczka, bo E5 też wchodzi w grę, ale chodzi o to, że jak on odejdzie tu, to ja go stępem jeszcze przyatakuję. Tak też będzie, jak tutaj. To myślę, że skoczek C3. Zwariowana będzie pozycja. O, mój drogi, E6. Pytanie, czy to jest dobry ruch? Nie wiem. Gram w ciemno. Oddaję kolejnego pionka, bo to jest tak klasyczne uderzenie, żeby przeszkodzić przeciwnikowi w rozwoju. Możliwe, że tu czarne są dobre. Nie przeczę. Ale na szachach szybkich, bez czasu dodawanego, można sobie zaryzykować i spróbować. Skoczek F3, pilnuje pole E5. Rozwojowo tutaj chcę do tego podejść i uderzyć w pole G6. No goniec D3. Skoczek E5 może. Tutaj C5 prawdopodobnie będzie grane. Będzie trzeba to pewnie przytrzymać. Zobaczymy jeszcze, jak zagra przeciwnik. W każdym razie jakaś wieża G1. Tutaj gambitowo musimy do tego mocno podejść. Skoczek E5. Fajnie by było tam dać mata. Ok, jest takie zagranie. Czyli tutaj może być ciężko od razu, żeby go załatwić. No może być ciężko, bo H4 to nie. No chyba rozwojowo trzeba zagrać skoczkiem. Niestety. Ale na pewno pozycja nabrała już ciekawego obrotu sprawy. Goniec F4. Potem zagram. Aha, bo roszada, ja chciałem grać tak. I skoczek jest tu, i ten wisi. Fuh, to Krzysztof, to po roszadzie będziesz musiał zagrać na skoczkiem na E5. To też będzie miało sens. Okej, przeciwnik daje możliwość hetman D2. A6? Chyba ruch bez sensu. Aha, już wiem. On się C5 przygotowywał, bo nie chciał skoczka dostać na B5 i tutaj strzałki. Ale w ogóle się nie powinien bać.
A6 to jest strata tempa. Więc dla mnie to jest duża korzyść. Zobaczcie, mam już figury w grze, w gambitowej pozycji, gdzie mam dwa pionki mniej, więc to jest ten plus. Czy duży? Nie wiem, a może w ogóle to nie jest plus, ale czarne są, nie są silnikiem, więc ryzykujemy. Mi się podoba pozycja białych. Kwestia tylko fajnego zaatakowania, ostrego podejścia do pozycji. Bo chodzi o to jeszcze, że zrobię długą roszadę i wprowadzę drugą wieżę do gry. No i tak, tutaj chcesz grać, co? No chcesz. Pytanie, czy olać to, czy zagrać A3 jednak, bo jak oleję, zagram tu, ty mi zagrasz tu. No i co? Ja wprowadzę wieżę, ty mi zbijesz tego świetnego gońca, ja zbiję hetmanem. No nie wiem, może to też ma sens. Dobra, stawiam na rozwój. Znaczy, zawsze po tym ruchu, w razie czego, ja mogę tak zagrać. Jak tu, to strzałka. A, w ten sposób chciałeś. Dobra, teraz tak. Tu zagram, ty mi zagrasz E5, zbiję wszystko do końca. No i co? Tak sobie pograłeś. Możliwe, że taki ruch też działa. Chociaż nie, bo skoczek tu rąbnie i roszada. Może taki w ogóle ruch zagrać? Bo on zbije tutaj. Trzeciego pionka bym oddał tu i trzy pionki mniej, ale on będzie miał tutaj bardzo poważne problemy. Tak zagramy. Może on zrobić roszadę. Może. Wtedy dziobniemy tego gońca. Potem się pomyśli. No, bo cóż mogę powiedzieć. Potem pewnie trzeba będzie zagrać hetmanem, przytrzymać skoczka, przytrzymać pole E5, F4 może wejść rozwojowo, ale już wtedy stawiamy wieżę i lecimy pionem. No co mam powiedzieć? On jeszcze nie jest rozwinięty z gońcem. On nie ma jeszcze wszystkich sił na szachownicy w pełnej gotowości, więc wydaje mi się, że jest ok. Tak też sądziłem. No tu gońca muszę zbić. Aha, bo on może zbić mi skoczka. Nie, bicie skoczka bo w ogóle było fatalne. I hetman E3. No, można by było poświęcić pewnie też tu skoczka jakoś za trzy pionki. Ja bym pewnie to zrobił, żeby trochę sobie uprościć grę. No ale to już wtedy jakość. Za coś te trzy pionki oddam. A tak na razie dwa pionki mniej. No i cóż, przeciwnik dalej może w ten sposób grać, ale puści pole E5 wtedy. Okej, tutaj chcesz zagrać E5. Muszę chyba zagrać skoczkiem. Bicie. Tak. Kurczę, no, gość naprawdę. Fajnie kmini. Tak, ewentualnie. No, mój atak się jeszcze nie powiódł. Tutaj. Chwila. Tu i tu. On D4 jak wrzuci. Aha, to ja mogę odejść hetmanem. Dobra, gramy. Bo ja mogę odejść hetmanem na przykład tu. I atakować. I prowadzić wieżę i grozić wtedy zbiciem skoczka. Wtedy będzie tempo do tego. Więc jak zbije, on gdzieś odejdzie. Może tu odejdzie. Wtedy zagramy tak. On nie może H6, bo tutaj strzał. Zdąży zagrać wieżą. Wprawdzie on tu może zbić. Christopher. Chyba coś nie tak ci poszło. Ale nie, moment. Może tak, może nie, bo teraz tak. Tutaj, hetman B6 jest dobre. Jak odejdę, to jest strzał tutaj. Ale nie do końca, bo jest wieża F1. Kolejne piony będą w grze. Znaczy, poza grą, bo je stracę, ale będzie wieża F1 i tam będzie strzał. Policzył ptaszek. Okej. Dobrze zagrał. No nie mogę powiedzieć, że nie, bo zagrał bardzo dobrze. Bo teraz grozi tutaj. Chodzi o to, że ja nie mam wieży, nie mogę jeszcze jej wprowadzić. Może H4 i H5 od razu spróbować. Tylko, że to jest za wolne, bo jakbym już H5 miał, to ok, ale H4 on trzaśnie, ja tu on znowu zagra tam. I co, bicie? No nie, to nie będzie. Tu mi może też zbić.
Nie wygląda to zbyt dobrze, ale może koniec F1. O właśnie, jak zbije mi tu, ja tu, on tu, ja tu. O, i wieżę wprowadzę. Koniec F1. Zobaczymy, jak się to potoczy. Może wieża F5. Któż go wie? Problem polega na tym, że skoczek dobrze stoi. No właśnie, ten ruch to chyba tak. Zbił, zbił. Ok, i wieża D4. I właśnie chodzi o to, że ten skoczek, goniec nie wychodzi, to jest ten plus. Mogę też tak spróbować zagrać. To też jest ciekawe. B4 może hetmana zamknąć tu nawet na amen. Dużo opcji, ale chodzi o to, że jak on odejdzie skoczkiem, ja zagram tak. On zagra C5. Tu. Teraz liczymy. Tu. On C5. Ja tu, on tu, ja tu. Nic nie mam. Tu, tu. Wieża. On D4. Niedobrze. Może wtrącenie w takim razie zrobić. O! To może mieć sens. Tak, C5, ale nie, to teraz wtrącenie muszę zrobić. Skoczek mi jest potrzebny do ataku? Nie jest. Tu jest fajnie, bo obronię. Chodzi o to, żeby on mi się nie dorwał potem po biciu tutaj do B2 z tempem. Ja już to sam policzyłem, sorry, taki skrót myślowy sobie znalazłem. Ale skoczek A4 i teraz po prostu będę chciał grać tak. Ciągle brakuje mi tego ruchu. No to jest ten właśnie problem w ataku. Ale jak on zagra tu, wiecie co? Chyba się nawet skuszę. Aha, B4 nie mogę. C5 on będzie chciał grać. Dobra, gram tak. On zagra C5. Ja zagram tu. On zagra D4. Będzie mógł mi zbić skoczka. A ja nie mogę tutaj, bo dostanę mata na E1. Skoczek wrócił. Spryciarz! Ale szachuś jest sprytniejszy. Wiecie dlaczego? Nie mogę zbić, bo jak on mi zbije, ja zbiję, on da mi mata, to ja wracam tutaj i już nie ma mata, a grożę biciem skoczka. I jeszcze bronię tutaj. Jesteśmy w domu. To są te tempa właśnie w szachach. A jeżeli on odejdzie skoczkiem, ja trzasnę mu tu wieżą. Jeżeli on odejdzie królem, no to co? Bitka. Jak tu widły? Aha, w ten sposób chcesz grać, ok. No racja, to będę musiał tutaj odbić. A co, jakość mniej. I uskubany, tego nie widziałem. Że aż tak można dobrze zagrać. A, no to tego nie widziałem. Dobra, przyznaję się bez bicia, ale to i tak bez wyjścia byłem. Chociaż tam wieżą na A4 jeszcze można było wtrącić. Ale ciekawa partia. Dzieje się przynajmniej. No i teraz tak. Odejdę hetmanem. Tu. On zbije, ja zbiję, on zbije tu. No tutaj będzie bicie, ale to ja sobie mogę na to pozwolić. Ja zagram na przykład. On tam ma niedorozwój. Gramy tak. No on zbije. Wierzę. Na 100%. Tak i zbije skoczka. Ok. Można tutaj poszukać uspokojenia pozycji. Bo na przykład mogę spróbować zagrać A3. Jak on zbije, to ja zbije królem. Z drugiej strony. Może taki ruch jest też ciekawy, żeby wieża weszła do gry i tu. Tu. Jeżeli szach. Aha, to będę musiał wymienić. I policzyć końcówkę. To nie taka prosta sprawa, panie kolego. To nie prosta sprawa. Może w ogóle tak. Bezpośrednio tutaj go męczyć. Zagram tu, albo może tu. Nie, jak zagram tu, to on mi zbije. Ja zagram tu, on szach, tu i wieczny szach. No to jest ten problem właśnie.
Dobra, muszę chyba te A3 zagrać, tak mi się wydaje. Co mnie gość tutaj napocił. Czas ucieka, a decyzję podjąć trzeba. No bardzo kuszące jest coś takiego, żeby tutaj od razu uderzyć. A dostanę strzałkę tu. No niestety, to będzie wieczny szach. Nie mogę sobie na to pozwolić. Z drugiej strony może taki ruch jest też ciekawy. On zbije, ja tu, on tu. A nie, bo wie, że stracę. Tu, tu. Ale aktywność króla 2, 4, 5, 2, 4, 6, 7, 2 piłki więcej będzie miał. Będzie kiepsko, ale... Dobra. Idę na to, że on może mi wymienić hetmany. Bo tak, może mi wymienić hetmany i pewnie to zrobi. Ja się z tym liczyłem. Spróbuję po prostu zagrać na aktywność. I teraz chyba goniec G2 mi się wydaje, że jest dobre. Goniec D7 powinien wtedy zagrać. Z drugiej strony... Chyba idę wieżą tu, żeby wejść tam. No bo szukam jakiejś opcji. Bo jak zagra tak, to ja mam strzałkę tu. Wtedy wejdę tu i mogę powiązać trochę. Możliwe, że się pogubi. Dobra, goniec G2. Wieża pójdzie na czarne pole i go wiążemy. Wiążemy jak baleronka. I teraz tak, jak to wygrać? Plan chyba jest prosty. Goniec C6 i goniec D7 ze zdobyciem jakości. No tak. Nic prostszego. Szachuś. Ty to masz łeb. Jak sklep. Tylko towaru brak. Dobra. Goniec C6, goniec D7. Pionek E5 zrobił robotę. Tak nie chcę, bo on mi jeszcze złapie tempo. Gram tak. Tylko pytanie, czy ja posprzątam pionki. Aha, bo on ma długą drogę. Może będzie chciał po tego pionka iść. Nawet on tak nie może zagrać, bo tu. To trzeba uważać. Zawsze królem mogę spróbować podejść. To trzeba też kalkulować. Ciekawe, czy on potem... Ja nie mam wyjścia, muszę tak grać. Muszę tak grać. Nawet on, jeśli tak zagra, ja zbiję, on mi zwiąże, to ja... Co? Pójdę na białe pole. No jakość, muszę wziąć. Teraz brakuje mi pionka wolnego, żeby go zrobić. Ty poszedłeś tu, drogi przyjacielu, tylko po co? Brakuje mi króla, ale chwila. Może tak zagrać. Bo to jest ważne teraz. Króla muszę wstawić na E3 najlepiej. Chociaż tutaj też będzie niebezpiecznie. Dobra, idę tak. Nie, może po prostu po pionki. Kto szybszy? Ja mam wieżę. Bo mogę wziąć tego i potem tego. Biorę tego, przynajmniej bronię przy okazji. On idzie tutaj. Słusznie. Kurczę. Dobrze pograł. Chyba tak, idę tu i tam będę kosić, bo króla brakuje, ale ja nie mam czasu. Muszę kosić pionki. Ten idzie bardzo szybko. Co by tu zrobić? Ciężka sprawa. Sekundeczkę. Ciężka sprawa. Myślę, że... Tu królem. Nie wiem, czy ja nie mam przegranej teraz, wiecie? No właśnie. Tak, jak tego to... Jak tu to... To tu? Ale pionek... Ojej, przegraną mam. A może nie, bo on źle pograł. O, może tak. Tak, a on wie, za dużo pionków straciłem. Tu już jest trochę gra na czas. Szybko idę pod pionka. Oj, tutaj to nie jest wygrana białymi na pewno. O, przegrałem, bo tutaj zagra. A nie, bo jeszcze tak mogę. Nie, nie mogę, bo tutaj. Ale z szachem on źle gra. On mi dał szansę. On mi po prostu dał szansę, tak?
Bo jak tu to wieża gra. Tak. Tutaj. Mój pionek jeszcze ma szansę. Ojejku, A4 miało być. Ile mam czasu? 30 sekund. O rety. Wyjście z wora, się uda. Miało być A4. Miskliknąłem, Krzysztof. I co teraz? I co teraz? Tutaj bronię. Co to za pozycja jest? Bo za mało czasu. Nie miałem czasu, żeby się zastanowić. Tak. A, mam opcję bicia. Dobra. Mam opcję bicia, bo on nie może zbić, bo tu hetman. 20 sekund. Jest opcja bicia. Ok. No to jest wygrana. Dobra. O, powiem wam, to był hardcore. Matować jeszcze wieżą trzeba w 15 sekund. Odcinka. Odcinka, zawężamy tutaj. O, Krzysztof, tracisz ruch. 10 sekund. Dobra, dajmy mata. No to było wyjście z wora, moi drodzy. To było wyjście z wora, ale była partia. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie. Mnie jeszcze trochę emocje trzymają. Pozdrawiam serdecznie, cześć.